Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mafia Solec. Cześć, siemanko, z tej strony Brączyk. I witamy was w Farming Simulator 2015. Zapierdolę. Oczywiście witamy was na naszej polskiej serii, której dawno nie było, nas też nie było dawno na kanale. Jak wiecie, Brączek jest u mnie, ale mało czasu na nagrywanie, bardziej siedzimy w polu, bo jest troszeczkę pracy w polu i nagrywamy vlogi, troszeczkę też filmów nagrywamy, także wszystko w swoim czasie, ale i za farminga też się trzeba wziąć, jak już sami nawet pewnie domyślacie się i widzicie. Lecimy sobie dzisiaj z czym? Z prasowaniem. Sprawdzałem twoją czujność. Żniwa 2016, ale prasowanie. Brączek przed chwilą ściął komara, bo tak sobie ostatnio pomyśleliśmy, że są wakacje, nie ma co długo spać i postanowiliśmy wstawać o 5-6 teraz, przez te kilka dni. I dzisiaj tak troszeczkę wstaliśmy wcześniej, dlatego że pojechaliśmy do Krzysia sobie nagrać prace, takie codzienne prace, obowiązki podwórkowe. Cięcie kiszonki było jednorzędówką, było też ścielenie, no, ścielenie nie, belki do karmienia, do paszowozu żeśmy kładli w ogóle, także niedługo nowe vlogi. Przyszedł też pług za TMP, ale to może od początku sobie zaraz wszystko zaczniemy, tylko czekajcie, ustawię się tu ładnie. Moment, Picabello, tutaj pamiętam, że było X, tu było V. I z tyłu też V. V. I z tyłu też V. Ogólnie powiem wam, że na kanale chyba może miałem z jeden odcinek sprasowania kostek i z 13 też był drugi. Także bardzo tego mało miałem. Wsiadamy do środeczka, myślę, że tak sobie ustawimy. Poszło? Nigdy nie zapomnę tego dźwięku, zawsze w pizzę dostawało. Zobaczycie, jak u Krzysia w pizzę dostawało przy paszowozie. O Jezu, myślałem, że 60 odjedzie. Ej, musi wstawić na fejsa ten filmik, co mieliśmy. Czekajcie, tempomacik sobie ustawimy. Nie będę jeździł szybko. Czekajcie, moment. 4 na... Mi się wydaje, że będzie w sam raz. Zbiro. Także zaczynamy od początku. Brączkowski Eugeniusz przyjechał do mnie 3 dni temu, był to dzień tygodnia. Wtorek? Czy środa? Jakby przyjechałeś? Dzisiaj mamy? Środa rano. Piątek. Byłem. Środa rano Brączek był, po godzinie 6, nie, 4.40 dojechał na miejsce, o 6 wróciliśmy do domu. No i pierwsza już rozkmina, co robimy, bo już wiedziałem, że mam robotę w polu. Także powiem wam, że no tak nie wiedzieliśmy, co zrobić. Niby chciało nam się spać, ale już tak godzina 6, mówimy, kurde, co tu zrobić. No i postanowiliśmy, że jednak chwilę poleżymy. Może coś z tego wyjdzie. No i udało nam się zasnąć. No i oczywiście, kurde, jak zasnęliśmy, tak spaliśmy do 10:30. No, tak widocznie los chciał. Wstaliśmy o tej 10:30, zjedliśmy śniadanie, wyruszyliśmy chwilę w pole, porobiliśmy chwilę w polu. No i Krzysiu do mnie dzwoni, czy nie skoczylibyśmy tam z nim po trawę do Płońska, ponieważ musi... Ale my nie robiliśmy w polu w ten dzień. Robiliśmy. Nie. Nie? No nie wiem, jakoś tak było, no dobra, mniejsza z tym. I pojechaliśmy też do miasta zrobić jakieś tam małe zakupy, kupić właśnie paliwo, ropę do ciągnika. I pojechaliśmy z Krzysiem właśnie do Płońska po nasiona do trawy, ponieważ ma tam zasianą. Lecz gdzieniegdzie jeszcze takie, wiecie, było sucho, nie wzeszło dużo. Dlatego też Krzysiu chciał przesiać, bo mówi, może coś z tego, tak to więcej tego będzie. Dlatego tam kupował lucerny, różne te rodzaje traw. Kiedy będzie więcej, to się pogada na ten temat, bo już mi wybiła ta nazwa. Agromix, jeżeli dobrze pamiętam, to byliśmy w Płońsku, nie w Płońsku, w górach, przepraszam. W górach koło Płońska, Agromix, taka firma. Obok tam mają jakieś kromki itp. itd. Także kupiliśmy tą trawę, zanim zjechaliśmy i w ogóle to praktycznie już była tam godzina 18. No i wiadomo, pojechaliśmy też, bo dziewczyny przyjechały, dziewczyna Brączka przyjechała, ona nocuje u Karoliny, pojechaliśmy do Karoliny, obejrzeliśmy sobie mecz, dwa nawet, bo trafiła nam się siatkówka, później Legia jeszcze grała. No i wieczorek jak nam jakoś zleciał, przyjechaliśmy naprawdę wyjebani z butów, można tak powiedzieć, bo no wiadomo, Brączek po takiej drodze, a ja też wcześniej chcę wstać, to też człowiek zmęczony. No i drugi dzień zaczęliśmy dość fajnie, bo budzik był ustawiony na 5:00, niestety w nocy padał deszcz. No i ten deszcz nam troszkę popsuł plany, ponieważ od samej godziny 5:00 nie było jeszcze słońca, słońce było za chmurami. I dopiero tak o godzince 6:00 coś zaczęło się robić, widno. Niestety ja przez całą godzinę, do godziny tam 6:00 praktycznie koczowałem, żebym to tak można było powiedzieć. Czekaj, żebym tam wywrócił. Dwa pół urywa, zaraz całą prasę. Ciężko tu jest, bo lata mi ta 60 na lewo, na prawo, w górę i w dół.
I o godzince 5 do 6 koczowałem jeszcze, powiem wam. Bo chciałem zobaczyć... Stał pod oknem i koczował. No, kilka razy wstawałem, Brączek nie pamięta, niby coś do mnie mówił. Ja nie pamiętam. Ale Brączek nie pamięta, tak to jest w śnie. Aż w końcu kurwa o 5 zasnęliśmy. Niestety budzik był wyłączony. O 6, przepraszam, budzik był wyłączony, ale na całe szczęście tata jechał do pracy. I jak dał palnik po lufce na podwórku, tak się obudziliśmy. Obudziliśmy się, była chyba za... Przed 7. 10? Za więcej. Nie, więcej, za 20, bo przecież... Bo za 5 byliśmy, byliśmy w polu, no. Także od razu przypięliśmy się, pojechaliśmy gruberować. Odcinek jest już na drugim kanale, także zapraszam, będzie... Pewnie w komentarzach podam wam link, sobie możecie wbić, obejrzeć. Troszkę się pchało, bo akurat to pole miałem zielsko, szkoda, że nie było to robione wcześniej, które miałem tutaj koło domku. Troszeczkę może takie kamerki. I powiem wam, no jakoś ta robota szła. Ale było ciężko. Brączek jakiś tam troszkę materiału nagrał. Ja zrobiłem sobie vloga. I tak nam zleciało do godzinki 9. No, 9. Do dziewiątej. I od razu przyjechaliśmy do domu. Nie wiem, czy śniadanie jedliśmy. Rano jedliśmy jedynie śniadanie. Na szybkiego coś tam wszamaliśmy jeszcze. I pojechaliśmy do Krzysia. U Krzysia było to podsiewanie traw. No i pożyczony był siewnik taki Uni. Tam od znajomego. No i niestety nam w Unii popękały z tyłu, jak są, wiecie, te rurki takie podsiewne, jak nie wiem, jak to się tam fachowo nazywa, więc nie będę wam tutaj mówił i was okłamywał, bo nie wiem, jak to dokładnie się nazywa. I nam kurczę to... Rurki nasienne chyba. No, chyba tak jakoś. Wiecie, te, które tam idą prosto z siewnika, z tego zbiornika do... ale tu słoma, trzeba nie będzie nie za szybko. O, mi się wydaje, że takim tempem będzie kwit. I nam to popękały te rurki, podczas gdy było opuszczane. Nie wiem czemu, akurat tak. No i trzeba było coś z tym zrobić. Więc Krzysiu podzwonił tam do Kutna. Tak, do Kutna dzwonił, do Jaryszek. Do Jaryszki najpierw zadzwonimy. Mają, tylko nie pytaliśmy się, jaka długość. Bo z przodu były krótsze, okazało się, z tyłu były dłuższe. Bo wiecie, dalej troszkę sięgają te talerze w siewniku. Więc pojechaliśmy do Jaryszek. Okazało się, że są tylko długie. My sobie Jaryszki zwiedziliśmy, Brączek sobie ciągnik upatrzył, prawdopodobnie kupi może jutro, nie wiem, zobaczymy, tam wpadniemy może. Nawet to już stoi pod Także obeszliśmy sobie Jaryszki, do Krzysia dzwonimy właśnie, żeby przełożył ten dłuższy na ten krótszy i sprawdzić, czy będzie ok. Niestety okazało się, że nie bardzo. Też po drodze od razu mijaliśmy Kubotę, to wstąpiliśmy tam do agromu od Kuboty. Okazało się też, że nie ma. Wpadliśmy do Maka przy okazji. Ja już coś zaznaczyć, że stoimy w tej Kubocie 20 minut, nikt nie podchodzi. Po 20 minutach jakiś pan do nas, znaczy pan, no taki młodszy, podszedł do nas i co? Nie, mafia solec potrzebuje. Co mafia solec potrzebuje, ja od razu tak trochę banan na usta, ja mówię, że rurki, no to chodź za mną. Taką bekę, bo nikt się nami nie skupił przez 20 minut, każdy był zajęty, naprawdę ludzi jak ludzi. A ten koleś wyszedł i od razu tak prosto z mostu, na co mafia solec potrzebuje. I później dopiero się okazało, że jest sklep w Kutnie, Unii, gdzie posiadają wszystkie praktycznie oryginalne części właśnie do siewników. Sklep naprawdę niewyględny, bo mały. O, ty, twój ten stoi. Co? Ursus, niezjechany. Widzisz? Kurwa. Bo my u Brączka żeśmy nagrywali jeszcze odcinek, jeszcze jak Brączek był u siebie. Tam jeszcze Bizon powinien stać. O, Bizon na drugim końcu pola chyba był, jak mi się tak obiło. Zajebali. I kontynuując, no były wszystkie części, także raz, dwa zeszło. No ale 3 godziny straciliśmy, bo zanim pokutnie objeździliśmy wszystko. Te sklepy. W Maku byliśmy. W Maku jeszcze chwila zeszła. No i dojechaliśmy do Krzysia, nagraliśmy po vlogu. No i spadaliśmy do domu, ponieważ jechaliśmy... Gdzie my jechaliśmy? A, pług miał przyjść, no właśnie, pług stoi na podwórzu. Później na koniec odcinka wam może kamelką pokażę. Odcinek z ładunku puga u mnie na kamerę. Tak, tylko wyjdzie przed tym odcinkiem, także możecie też już sobie wbić do Brączka, Brączek 2. Tam będzie z rozładunku tego pługu. Dojechaliśmy do domu, zdążyliśmy zjeść, pług przyjechał, pług rozładowaliśmy. Pojechaliśmy zrobić małe testy, małe ustawienia. I jakoś w miarę nam to poszło. Troszeczkę musieliśmy odjąć takie kółko ścinające, tak jak jest, wiecie, do... żeby nam bruzdę ładnie robiło. O kurde, mod wideo by się przydał. I odjęliśmy tylko to kółko, troszkę poustawialiśmy. Napływający ustawiliśmy i nawet w miarę idzie. Dzisiaj będziemy jeszcze to dokładnie ustawiać bardziej. Zobaczę, jak to będzie właśnie szło. I później pojechaliśmy wieczorkiem do dziewczyn. Jak już i tak byśmy nic nie robili, bo już praktycznie się zaraz ciemno robiło. Graliśmy w tabu. No i okej, pograliśmy sobie troszkę, spędziliśmy fajnie czas. No i przyjechaliśmy do domu, ja już byłem po prostu też w brak sił. Jak się tak rano wstaje i ten. I pospaliśmy dzisiaj do godziny
6. O 6 dzwoni budzik. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje, jak rano budzik zaczął dzwonić i Broczek tak co 5 minut przestawia, aż w końcu 15 powstaliśmy. Mówiliśmy się, a w ogóle ten budzik dzwoni, ja się kurwa zastanawiam, co się dzieje. Czy kurwa do szkoły już, czy co? No i pojechaliśmy dzisiaj do Krzysia na właśnie nagrywanie tych obowiązków. Cięcie tam kukurydzy i w ogóle. Także też fajnie zeszło, zdążyliśmy teraz przyjechać. Wziąłem się za zgrywanie. Jest godzinka tam po 10 chyba. Przygotowałem sobie tutaj serwer. Boże, czemu tak? Co? Kurwa. Trochę źle. No bo nie powinieneś tak nawracać dziwnie, bo wtedy nie weźmiesz wszystkiego, bo jest do końca. Nie. Wezmę, powinienem. Czekaj, co ja teraz chcę zrobić? Włączyć ten. Nie wiem, co ty chcesz zrobić. Szczerze, nie będę kolego, naprawdę nie wiem. Nie, bo ona się złamie. Kurwa, tamtą kostkę pewnie wciągnęło do środka. No trochę nie wziąłem, faktycznie. Ale jak ciężko bym tu miał, tak bizony mi poszło i... Elgas przyjedzie? Będzie wodzić sumę pewnie później zaraz. Ile tu mam? 11 minut odcinka, powinniśmy dać radę. I kontynuując, bo Brączek mi przerwała. Przyjechaliśmy teraz do domu, Brączek ściął komara na łóżku, ja tu pozgrywałem troszeczkę, wydałem sobie... 15 minut, a człowiek się czuje... 15 minut... No, człowieka tam... Nie chrapałem. Na drugi raz go nagram i wstawię wam. I ten... Wzięliśmy się na nagranie odcinka, zaraz lecimy do Brączka i jak się mój będzie renderował, jedziemy nagrać vloga właśnie z podorywki. Brączek tam trochę filmu ponagrywa. No i mam nadzieję, że fajnie będzie szło. Nie wiadomo, Brączek, do kiedy jest. No szkoda, no ale zobaczymy. No wszystko zależy tutaj od mojej dziewczyny, także musicie ją namawiać, żeby była jak najdłużej, bo wtedy ja będę też jak najdłużej. No także no, plany są niby do niedzieli tylko. Nie. Ja takich planów nie mam. Ja takich planów nie mam. Ja dopiero przyszedłem. Chyba ja nic nie planowałem. Ja planowałem być tydzień przynajmniej, a do niedzieli to nie jest tydzień. O, ładnie nawet mi tu się wyszło, udało cofnąć. Jeżeli... A tam zobacz, jaką ładne skoszone pole. Jutro troszeczkę też nam się plany zmieniają, do południa możemy coś porobić, później jedziemy na Płock, jadę właśnie kupić sobie fotel. Ale ja lampkę. Karolina jedzie do ortodonty, to akurat ją podrzucimy. Do Płocka? Mhm, ona ma, no to ja tak samo mam, tylko ja mam 1 września, wyjdzie ta do szkoły, ja jadę do ortodonty. Jak mi podkręci ten aparat, to pewnie zęby wylecą już. Tak mi się zęby ruszają, że nie uwierzycie, nie? Masakra jest jakaś. Troszeczkę za nami, no... Dzień jest gorszy, dzień jest lepszy, a jakoś się daje radę, człowiek już przyzwyczajony. Ogólnie tak, Brączkowskiemu Eugoniuszowi, jak tylko przyjechał do mnie, bo jeszcze kierownicy nie widział, tak się spodobało, że powiedział, że kupi. Tak, zaraz lecimy nagrywać ogólnie odcinek do mnie, także ja na pewno cały odcinek będę się jarał pod kierownicą. No i... Także będzie naprawdę fajnie. No i Brączek powiedział, że sobie kupi prawdopodobnie, więc 17 już będziemy sobie ciorać. Myślę, że dość ładnie. Myślę, że możemy troszkę przyspieszyć, bo jeszcze fajnie jakbyśmy zbieranie. Ale nie, zdążymy. A czym na biuru? Będę pojeżdżał, a Eliosz niewidzialną pelerynę założy i będzie wrzucał. No niestety moduł wideo... niestety moduł wideo w 15, no jako takiego nie ma. Jedynie jakbyśmy grali na serwerze, to Brączek by ale tam chodził, że niby zbiera. Czekajcie, teraz ja bym sobie tu jakoś mógł fajnie wykręcić. Wiem, poczekaj. Uważna drzewo. Weź sobie tamto i potem weź sobie jeszcze tam. Moment, ja muszę tu dobrze cofnąć, bo tu belka mi gdzieś wyleciała. O, i pojechałem. Ale nie, aha. No to chcę. Ale lipa 20. Co? No tamtą stroną mogę się jechać, tym ciągnikiem od lasu, bo ci łatwiej się zbiło. No a to też chciałem. Tyle nie wykręcisz. Nie znalazłem, że ja? Kurwa, ale i tak nie wyjdziemy. No. Kurwa. No jedno zostało ci było, no co ci było? Ni chuja nie możesz zostać. Czekaj, bo ja tu muszę wyrobić. Ale naprawdę, idzie fajnie pograć sobie realnie na tej kierownicy. O kurwa, wciągnie środka ją zaraz. Patrzcie, sarna wypada z tyłu. Jo, dzisiaj tam rozmawialiśmy właśnie, bo już u nas kiszonki umawiają powoli. Możliwe, że na koniec wakacji jeszcze wezmę furę i przyjadę do Bolka jeszcze raz. Nie wiem, jak ja mam tu Brączek. Dobra, już wiem. Przepraszam, że teraz się z tym tak ten, ale chcę to fajnie... Spoko, wybaczam. Kurwa, nie mogę się złamać, czekaj. Dole. Kurwa, kostki popsuję. Żeby były widły, to bym to przeniósł. Nie możesz widły na farmie. Dobra, nie. Tam tu został, pierdolę, weź tylko trochę. Dobra, trzeba wyprasować wszystko, suma. O kurwa. O, kurwa, nie daj już teraz, nie zauważyłem, nie skupiłem się na tym. Dobra, przepchnę ją. Ja pierdolę. Nie wyjadę teraz, parkowanie przeciwległe. Prostopadłe. Przeciwległe, równoległe, a nie przeciwległe. Cicho. Wyłącz. Takiego nie ma. Wyłącz pracę. Przecież wyłączona jest, nie widzisz, Krzychu? Ja pierdolę, jak mam tu wykręcić? No kurwa! Gdzie? No... Złam się! O! I psuj! Kurwa, może się wyrwało! Nie widzisz, że słysza stoi na miedzy. Już rozmawiamy, co tu się będzie zaraz działo. Trochę muszę po sumie pojechać, nie poradzę na to.
Brunczek, ci się patrz, jakie przyciski, bo ja cię nie będę uczył. A, bo dobra, cię pouczę. Kurwa, ej, jak ja bym miał kręcić moją kierownicą, to tu ludzie było głupi chyba. No, bo tam ta kierownica nam niestety tak chodzi, bo chodzi. O, dobra, moglibyśmy teraz sobie tak popasować fajne ujęcie, by z tego wyszło. Ogólnie prasa editu ma fisolec. Weź przestań. Tylko musiałem powiększyć trochę, bo naprawdę zobaczcie te pokosy po bizanie, jak to wygląda. I musiałem niestety zwiększyć pole obszaru zbierania. Bo nie poprasowali. To bizuny takie szerokie pokosy ludzie, że masakra. No nie? Bo wczoraj nie był nagrywany ten odcinek i chyba los tak nie chciał, żebyśmy tego nagrali, bo po 5 minutach dwa razy zaczęliśmy nagrywać. Po 5 minutach nagle dzwonił jeden telefon, dzwonił tata, a za 2 minuty dzwonili, że już wyjeżdżałem z pługiem, także wkurzyłem się, mówię, nie nagrywam dzisiaj tego, bo to nie ma sensu. No a dzisiaj jeszcze możemy nagrać to spokojnie, także, bo mówię, no, jeżeli się wstaje o tej 5 i wszystko mamy załatwione, tego vloga mamy już nagrane od rana. I teraz mamy godzinę 10 i mamy czas na nagrywanie i potem jedziemy jeszcze w pole, to będzie... No nagramy, będzie godzina 11 i będziemy mogli pojechać w pole, to mówię wam. No, także roboty jest, troszkę mniej farminga. Troszkę mniej farminga, tak jak kiedyś... O kurwa, wypadł bez silnika prawie. Tak jak kiedyś mówiliście właśnie, żebyśmy więcej troszkę vlogów. No mówię, gry to możemy sobie zawsze ponagrywać, jak wiecie, jest... Jesteśmy... Ale idealnie cofnął. Jesteśmy w domku, nie? A teraz właśnie... A! Ogień na tłoki. Jak jesteśmy właśnie w domku, to możemy sobie pograć, a vlogów razem nie nagramy i teraz właśnie trochę vlogi. Jakiegoś farminga też trzeba wstawić, żeby nie było też przestoju na kanale zbyt dużego, tym bardziej, że no mówię, po odzyskaniu kanałów nawet nie było kiedy czasu, bo praca w polu i wiele innych obowiązków. W ogóle Adam odzyskał kanał, także bardzo serdecznie do niego zapraszamy. Adam teraz ma dwa kanały, jeden będzie miał ten z vlogami, ten co tak, założył nowy, a na tamten będzie cały czas nagrywał, tak? Nie wiem, czy jeszcze Adam mówił, może nie znalazł pomysłu, kurde, żeś go wydał. Sorry. Ale już zmienił nazwę na Instagram, zmienił? 15 vlog. Aha, no to jak zmienić, czyli już na pewno wam mówił w którymś odcinku. No nie mamy czasu nawet kiedy z chłopakami porozmawiać. Dobra, trzeba wysiąść, złożyć. Nie mamy kiedy z chłopakami porozmawiać, bo no mówię, wracamy dość późno i najczęściej od razu idziemy spać, nawet komputer wieczorem nie jest włączany. Chyba, że do renderowania. Co tu możemy kliknąć? Włącz? B. Zobacz, wypierdolę w powietrze. A, urwał mi klapę. Dobra, spadamy na gospę. Ja tu wyjadę jakoś. Tu wyjdziesz. Zobacz, w tamtym roku nie odpłacało się sumy zbierać, to takie, żebym kopce porobił, o, tam te gdzie? Karakany mieszkają, o tu po lewej stronie teraz. Kolameczko? Karakany. Kurwa, zbigniesz to noga? Wyjedziesz prasą po kostce, nie? Zatowałem. No kurde, przecież złożyłem, weź mi Andrzeju, nie dam... Kurwa, ja bym zajebał, prawda? Nie, nieprawda! W ogóle masz ten, nie chcę nic mówić, ale twoje błotniki są za wąskie do tych kół. No... Chlapię ci po mordzie błotem. Ale dlatego też w 60 żeśmy sobie takie gumy nadrobili. No zrób się tutaj też. No to się zrobi w następnym roku, będą pieniądze. To może się... na gumy pieniądze cały rok zbierać. Człowieku do żniw trzeba było dołożyć. Na sznurek co, nie miałem. Co, ty urogi po lewej? Co? Jo, a ty mozimioki. Jo, moje. A co nieładne? Z którego ci przyjeżdżałem? W ogóle nie zgadniecie, ale w tym roku jest jakiś rekord chyba. Naprawdę, mówiliśmy o tych burakach, że buraki w tym roku są fest. No i cukrownia sobie, wczoraj wujek był. Cukrownia sobie zażyczyła, powiedziała, bo oni przysyłają, wiecie, swój zestaw do kopania. Będą w tym roku, jak zawsze u wujka, często było tak, że śnieg jak już spadł, to już były buraki, był to na przykład przełom grudnia, czy też stycznia były kopane buraki. Czasami były, ale to naprawdę to też było wcześniej, to październik, ale to może dwa razy się tak zdarzyło. W tym roku 4 września już przyjeżdża Holmer, poczekaj, Holmer czy Ropa? Nie wiem, co tam ta cukrownia ma, bo... Czekaj, podczepianie. O, jest. Jeszcze ja bym chciał burtę sobie otworzyć. A, tu muszę na klawiaturze, bo niestety nie mam. Ej, którym będzie otwarcie? 5, 6. Nie. Kurwa. Dobra, na tamtą stronę będziemy sypać. Już śmigamy sobie na pole. 4 września przyjeżdżają kopać, to jest tak wcześnie, z racji tego, że no, podobno cukrownia ma w tym roku będzie taki rekord buraka, że nie wyrobią się nawet z kopaniem do lutego. Także no naprawdę szacun, może... Buraki można kopać w zimie, nie? Jo, tylko znaczy wiesz co jest najgorzej, bo jak masz wykrywanie tych, bo przecież z przodu w Holmerze, nie? Czy tam w Robie idą te... Kurde, no co ci obcinają liście, nie? Ustala ci wysokość i często jak śnieg zasypie, pamiętam któregoś roku jak śnieg zaczął padać, a akurat kopali buraki, to uwierzcie, że ciężko było. O, dobra, super, idzie. No kurwa, pani zbiło. Ciężko było, bo nadajniki, czujniki, i coś zaczęły się tam i dziwnie docinało to.
No szkoda, szkoda, bo byś chociaż chodził blisko tego, to by to fajnie wyglądało, no nic na to nie poradzę. Czekaj, ja idę pochodzić. Typowy Janoszym tu 2 złote do sznopku przyszedł mi pozbierać. I w tym roku naprawdę dość wcześnie i myślę, że nagram, bo no chyba, że przyjedzie tak jak zawsze. Jedna belka została. Jak co? To ja pojadę ten. Bo zawsze przyjeżdża w nocy. Jest to godzina 4, 3 nad ranem. Może w tym roku przyjedzie troszkę inaczej. Oby tak było. Cieszyłbym się niezmiernie. Co to trzyści? Co? Pedały. Ten pedał trzyści? Jeden, ten tak, gaz. Kurwa, hamulec tak? Nie, ale gaz tak. Nie wiem, czy to mi się tak zrobiło od pewnego czasu, czy... To można chyba naoliwić jakoś. Kurwa, pedały od tego, człowieku jak... Masz olej? Ten? Uważaj, błog, ja pierdolę! Żeby mnie przestraszył. Przepalony może nalać. I o, człowieku, później ci będzie sprzęgło ten... się ślizgać. O kurwa. Które sprzęgło? Ja nie wiem. Ci nie wiem, ciekawe, czy to będzie słychać w ogóle na filmiku. Nie mam pojęcia. Będzie jak chuj. Nie, no, chyba. No, nie wiesz ile? To już tak z miesiąc mam. Chce mi pościskać pedały? Nie. Nie chcesz? Zara Brączkowski będzie grał. Co ty będziesz grał w ogóle? Ja będę grał w Farminga. Ale na czym? Na kierownicy. A nową serię masz, tak? Nie. Nie? To na jakiej serii będziesz nie grał? Nie wiem, jeszcze poszukam sobie modów i sobie pogram, kurde. Ja obrączę jakąś tam nową serię. Ja ogólnie jeśli chodzi... No powiedz. Nie, nic. Jeśli chodzi o serię... Kurwa, nie w lizie. O Jezu. Normalnie jak Maciek. Czekaj. Nie? No, niestety... Fajnie, dobra. To gala zawiniemy. Tak, bo tam słomu się najebało, widzisz? A tu spada słoma z belek, źle poprasowane było. No, ciekawe jak to pasowało, o Boże. Normalnie jak Maciek u nas tutaj nawalił kostek, kurwa, i nawet zapierdalał ulicą. Czekaj, muszę tu rozkminić jak to pozbierać. Co ty robisz? Przecież ona ci nie tylko z prawej strony zbiera. Nie? Ja pierdolę. Dobra, i tak muszę wyjechać, patrz. Tak mam kurwa, nie sięgnie. No nie wierzę. Jakbyś pojeżdżał, a ja bym rzucał snoki, to bym umiał. Ile tam jest? 70, ile? 8%, tak? Tak. A ile belek później nie wiesz? Nie mam pojęcia. Ze stówka wejdzie? Pewnie nie. Nie, nie, nie wiem. Stówka belek? No. Więcej. Więcej wejdzie kostek? Oj, oj, oj. Wziąłeś tam to? Jo, 80. Dobra, wyłączam zbieranie. 4800. To ty, to prawie tyle co jedna belka duża. Musiałem tym Henka zrzucić, kurwa, o, i siedzę. Kurwa, Heniek spadł z góry, aż ciągnie przyhamował. On się pewnie na gałęzi złapał i kurwa, gdzieś nogami się zaprzeżył, zapornie. I ciągnie gdzieś jechać dalej, w końcu kurwa zerwało. I wiśla na gałęzi, byś podjąć ładowarką. Dobra, ciekawe, czy ja się zmieszczę do stodowy z tym. Zobaczymy w ogóle, czy działa, bo nie rozumiem. A tu jeszcze owsianka masz do pracowania. Jo, jeszcze owsianka jest, ale to już balota polecimy. Balota, dobra. Bo ja mam tu... Nie w balota, tylko w belki. Ty, wejdzie pod sam raz. O kurwa, spadnie. Przyczepa jest jeszcze. Dobra, rozładujemy sobie i polecimy jeszcze, myślę, że z jednego farminga, chociaż nagramy dla was i po jakiejś jednej grze. Ale gdzie? No na kanał, zanim no pojedziesz do domu. No wiem. Kurwa, jak... Ja pierdolę. Ty tu będziesz cofał? No. Oś kurwa, dobra, to za 10 minut skończymy odcinek. Tylko jeżeli pozwolicie, to ja zrobię na klawiaturze. No właśnie, chciałem to mówić, że na kierownicy na pewno tego nie zrobię. Nie zrobię. Bo ja też bym tego nie zrobił. A jak ja już nie cofnę, to ty na pewno nie cofniesz. Bo ja jestem bardzo... Dobra, nie będę się... Pcha zaczep tam. A ona ma kolizję dużą. O chuj, zaczep przepchniemy tyle. Trudno. O Boże. Nie, w sumie dobrze ci to idzie. Ukryć, czekaj, nie, odbije. Nie, bo uderzę w ogóle. Rykoszet rób. Rykoszet, kurwa, a faul? O to mi chodziło, żeby nie zajebać stodołek. W oborę. Sto? Ej, karmienie muszę kiedyś zrobić. Jakie kamienie? Karmienie. A karmienie, ja zrobiłem kamienie, jestem się kurwa, co chcesz kamienie zbierać? Dobra, będziemy rozładowywać. Ej, ja sobie zapiszę, nie? No, żebym miał na miniaturkę. Dobra. Żebym pomyślał teraz. Dobra. Idzie, panie. Czyli działa. Szopki działa. Mówię, nie testowaliśmy wtedy tej mapy. Super, dobra. Także kochani, co to by było na tyle. Ja wam dziękuję za uwagę w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj tak bardziej pogadaliśmy, co jest u nas, co zamierzamy, co było. Także co, zapraszam do Brączka. Na razie, trzymajcie się, łapkujcie, subujcie, komentujcie. Na razie, trzymajcie się. Cześć.